dzionek. Siedzą, siedzą cały dzionek. Dzień dobry, Walesiu. No dzień dobry, to. Ojej, jak ty się ze mną witasz. Ojejku. Ojejku. Jak mi przykro, kochanie, że ty się tak wciąż mnie boisz, przecież mnie znasz. Tak, koteńka. Będzie dobrze, zobaczysz. Zobacz. O, Rozalka, jak mruczy. Ojejku. Wszystkie kotki mruczą. Wszystkie koteczki. Chodź tutaj, Nianku, chodź. Okej. No, bądź tu z nami, tak. Siśkie są koteczki, głodne. Głodne, ojej, ojej. Ojejku, jako głodne. Ojej. No właśnie, ty pokaż, jak ty się zachowujesz, wiesz? Pokaż, pokaż. No właśnie, tak się zachowujesz, ale potem będziesz się już lepiej zachowywała, nie? Zapoczawczo na początku tak cudujesz. Takie cuda robisz. Kto jest takim pięknym kotkiem? Kto tam? Głodna ta ciotka gada, już. Wiecie, nie nagrywałam, to teraz chociaż, dobra? Żeby tak za każdym razem, to jest przesadą, uważam. No, już, 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 już. Nie skaczcie tu, nie skaczcie. Po co ty tak teraz krzyczysz, powiedz? No po co? Przecież wiesz, że zaraz dostaniesz jedzonko. O, już. Już dajemy kotkom. Chodźcie. No chodźcie, chodźcie. Już będziemy dawać. Walesi damy. Tu koteczkom damy, tak? Walesiu. No widzisz, popatrz, tu kotki mają, tu kotki mają, tu kotki mają, tak? A ty co? Chciałabyś też? Ojejku, jaki zły kot. Jaki zły. No teraz chyba lepiej będzie widać troszkę Walesię, tak? Walesiu, co powiesz, kochanie, teraz na... Gołąbki same wpadają do gąbki. No co robisz? Chodź tutaj, chodź. No chodź. Dobre. O, popatrz. Narobiłam na Rozalkę, tutaj wypadło. No widzisz, jak ty ładnie jesz i ty tak nakrzyczysz na początku. Tak skandalicznie się zachowujesz, że brak słów. Brak słów. Proszę. Wszystkie kotki wcinają. Walesia też wcina. Oczywiście musiała strasznie nam je napyszczyć. Dzień dobry cioteczkom. Po drugiej stronie. Dzień dobry cioteczkom. No pięknie kotki wcinają, naprawdę. Po prostu tak bosko. Ty, Walesiu, też bardzo ładnie wcinasz. No. Ja ci tu będę dawać, tak. No i się odbać. Śliczny kotek, śliczny. Taki ładny, tak. Śliczny kotek. Proszę. No i tak to mniej więcej wygląda, że ona jeszcze potrzebuje dużo czasu. Ale też z drugiej strony bym miała koty, które się nie boją ludzi, które by jej pokazały to i owo. To może i by było dobrze. Strasznie ona mi zajmuje dużo miejsca w sercu. Bo się po prostu martwię. Martwię się, że nawet jak się znajdzie człowiek,
To czy ona da radę? Czy ten człowiek sobie zdaje sprawę? Ona po prostu jest taki pyskacz, no. Pyskuje, ale potem nie jest tak źle. Te pierwsze chwile tak pyskuje, tak ostrzega. Chodź malutka, jeszcze ci przepraszam, że ja ci przerwę, wiesz. Otwórz jeszcze dzióbeczka, tak, połknij ładnie. A, i już możesz jeść, super. Chodź, Balusiu, chodź. No dobrze, jeszcze. Ale kotki wcinają. Pięknie kotki wcinają. Czekajcie, damy wam już tutaj tą resztkę. Gołąbek na gniazdko i nam grucha. Tak? Budowa nie pracuje, Boże, jak pięknie. Wtedy ptaszki słychać, słychać. Oczywiście skatepark. Ale cóż. Przynajmniej nie słychać Armagedonu codziennego. No, kiciunki pięknie wcinają. Zaraz będę Wale się męczyć troszkę jeszcze. To co, Niunieczka, spróbujemy ze szczoteczką? Dam ci, wiesz co? Tutaj kocie miętki troszeczkę na nią psikniemy. Gdzieś tu była. Gdzieś tu była ona. Ale nie wiem, powiem ci, gdzie jest teraz. Tu gdzieś miałam zawsze. Tak. O. Tak jest. Co ona robi? Co powiesz na to? Co to za zapach? No co to jest za zapach? Jesteś w szoku lekkim? A nawet w stuporze? Chodź troszeczkę, kotka. Poczeszemy troszeczkę. No chodź, malutka. No chodź, tak delikatnie. Pomaleńku ciebie poczeszemy. No, zobacz, jakie ty masz tutaj kłaczki. Ty się tak lenisz, bo jest gorąco. Wszystkie kotki teraz rzucają, wiesz? Niesamowicie zrzucają dużo sierści. No chodź. O, jak ślicznie. O, jaki ładny kotek daje się czesać. Jaki grzeczny. Uszka ma po sobie. I jest bardzo niepewny swojego losu. I myśli sobie, czy ta łysa na pyszczku coś mi zrobi tym razem, czy mi nie zrobi. Czy znowu tylko tak poczeszę, troszeczkę poczeszę i da mi spokój. No. Kiciunia powinna mieć dobry przykład kotków, które się człowieka nie boją. Chociaż ona ma dobry przykład, bo jej dzieci się nie boją mnie przecież. Jej dzieci są w 100% absolutnie oswojone i ufne. A Walesia? A Walesia tutaj się nie boi. Kto mnie tu zaczepia i przestrasza? Kto? No, zobaczcie, co ja mam na tej szczoteczce. Zobaczcie, co tu jest. No, popatrzcie. Co to? Co tu jest na tej szczoteczce? No, co to jest? Co to? O, jakie będzie teraz szaleństwo, coś mi się wydaje. Szaleństwo walerianowe. Mamusia teraz pachnie walerianą. No tak, popatrz, jak mamusia pachnie. Ecik, ty będziesz teraz rozrabiał. No co to jest za zapach? Patrzcie, jak mamusia pachnie. A mamusia lubi ten zapach?
Lubi? Co tu się teraz wyprawia? Co tu się teraz wybiera? Firelunia, nie lisz, mamo, nie chodź. No chodź, kochanie, ja wiem, że dostałaś już amoku. Juńka, a ty musisz tak być, że ciebie w ogóle nie widać? Powiedz. Ała! Ecik mnie tutaj molestuje, gryzie, drapie. Ała! Ała, i zaraz spadnie. To co, jeszcze troszkę cię mogę poczesać? Poczekaj. Oj, już to było za dużo. To już było za dużo i kicia już poszła sobie. A dzieci czują tutaj tą walerianę, tak? No to nie była kocimiętka, tylko waleriana. A ty co tutaj tak śpisz, maleństwo? Wszystko dobrze z tobą, Juńka? Wszystko dobrze z koteczkiem? Po prostu śpiący, najadł się i piący? Ojejku. To wiecie, co my zrobimy wam? Damy wam też kropelkę. O. Damy wam tu kropelkę, proszę. Jedną i tu drugą, a tu trzecią. No. Co to się będzie teraz działo? Co tu się będzie działo, tak? Szaleństwo? Absolutne szaleństwo będzie się na pewno działo. No, nasza Rozalcia tutaj jakoś tak sobie śpi, kochana. Moja malutka. Moje delikatne stworzonko. No i słuchajcie, jeśli ktoś mnie ogląda, no się słucha, to ja będę w tym tygodniu jechać do Warszawy, więc jakby ktoś chciał dwa kotki, to mogłabym ewentualnie je przywieźć. Nie byłoby mi łatwo, ale dałabym chyba radę, bo pociągiem jadę. 4 godziny dałyby radę chyba, Cio. Maluszki śliczne. Więc jest okazja. Jest okazja, tak. No i tak, tu się bawi Rozalka z Frelką. I zobaczcie, że jakoś te pary się tak poukładały, nie? Przed chwilą się bawił Elcik z Ruzią. To się bawią tak spokojnie. Tutaj Ruzia zasnęła. Elcik też śpi. No i mamunia też już śpi. Pa, kochanie. No dobrze. No dobrze, kochanie. Nie idź, nie idź, proszę. Nie idź. Zobacz, jak ślicznie. O, jak pięknie, kochanie. No to jest boskie. Boskie słoneczko, nie musisz się tak spinać. Zobacz. Super, bardzo ci dziękuję. Bardzo. To było ekstra na dobranoc, wiesz? No, dobranoc.